Inga Iwasiów jest profesorką literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest redaktorką naczelną dwumiesięcznika kulturalnego Pogranicza, wydawanego w Szczecinie. I w roku 1994 wydała książkę Kresy w twórczości Wlodzimierza Odojewskiego, Próba feministyczna. Jest to jedna z pierwszych książek z dziedziny feministycznej krytyki literatury. Ingo, czy mogłabyś opowiedzieć nam o swoim dzieciństwie? To jest jedno z trudniejszych pytań. Dlatego, że kiedy chcemy opowiadać o dzieciństwie, to właściwie układamy to zwykle w jakieś fabuły, które niekoniecznie są prawdziwe. Najbardziej rozpowszechniona byłaby fabuła psychoanalityczna, więc powinnam teraz znaleźć w swoim dzieciństwie coś takiego, co by mogło stanowić pierwszy moment. Moment traumy, czy też moment wyjątkowego rozjaśnienia. Jakiejś iluminacji, od której mogłoby się wszystko zaczynać. Ja zresztą nie lubię opowiadać o swoim dzieciństwie. Chyba nie lubię swojego dzieciństwa. Uważam dzieciństwo za jeden z najgorszych okresów w życiu człowieka. Podobnie zresztą uważam dzieciństwo moich dzieci za okres traumatyczny w ich życiu. Tym razem już z mojego powodu oczywiście. Więc nie wiem nigdy, kiedy opowiadam o dzieciństwie, czy opowiadam o tym, co zapamiętałam, czy o tym, co wydaje mi się, że powinnam pamiętać, o tym, co wynika z fabuły psychoanalitycznej, czy też o tym, co wynika także z mojej roli krytyczki literackiej, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeczytała dziesiątki fabuł o dzieciństwie, bo jest to temat modny i konieczny w literaturze roczników 60. Sama zresztą próbowałam przecież pisać o własnym dzieciństwie, czy właściwie o jakichś jego okruchach zaledwie. Wobec tego jakoś po kolei trzeba by było zapewne. Moje dzieciństwo to są lata 60., ale to, co pamiętam z tych lat 60., to są istotnie tylko okruchy nieprzyjemnych przeżyć. Przede wszystkim przedszkola. Jako instytucja przemocy, chciałoby się powiedzieć. I coś w tym pewnie jest. Z przedszkola pamiętam ucieczki. Dramatyczne ucieczki po schodach, które wydawały mi się strasznie wysokie. Dziś wiem, że tych schodów było zaledwie 5. Uciekałam do mamy, która pracowała nieopodal w urzędzie miejskim. Więc to przedszkole mieściło się przy ulicy Armii Czerwonej. Oczywiście dla wszystkich spoza Szczecina nic to nie mówi, ale jest to ten sam rejon miasta, w którym znajduje się urząd miejski. Próbowałam uciec i dobiec do mamy. Podczas jednej z takich ucieczek pamiętam, albo być może wyobrażam to sobie tylko, o mało nie przejechał mnie samochód. Kierowca, który z tego samochodu wyskoczył, uderzył mnie bardzo mocno w pupę. Zdaje się, że zmoczyłam wtedy majteczki i to mogłoby być ta traumatyczna opowieść z dzieciństwa. Ale to pamiętam, chyba to pamiętam. I nie jest to przyjemne. Pamiętam karmienie zupą z tego przedszkola, szczególnie mleczną, na którą okazało się później, że mam uczulenie na białko. Oraz królową śniegu, przedszkolankę, która była przyjaciółką matki i wyjątkowo dobrze się mną opiekowała, dręcząc mnie nadliczbowo. Więc takie właściwie potworne wspomnienia, których nie widać na rodzinnych zdjęciach oczywiście, bo zdjęcia z tegoż przedszkola są to zdjęcia roześmianej, ładnej dziewczynki, którą wówczas byłam. Chyba bardzo nieśmiałej, o ile potrafię sobie to przypomnieć, chociaż walczyły we mnie takie dwie siły. Jedna to była potrzeba dominowania, pokazywania się, ciągłego występowania, która została mi też w jakimś stopniu do dzisiaj. Ale ta siła walczyła z drugą siłą potwornej nieśmiałości, niepewności siebie, tendencji do chowania się, ukrywania za innymi. Więc to pamiętam z przedszkola i to jakoś dominuje w moich wspomnieniach z tych lat 60. Musiało więc być faktycznie przejmująco ważne. W tamtym czasie mój ojciec pracował poza Szczecinem i to jest też druga część tych wspomnień. Wizyty u ojca. Pracował w jednym z miasteczek podszczecińskich, więc nie było to na końcu świata, ale nie widywaliśmy się na co dzień, więc przyjazdy ojca do domu
moje wizyty u niego to były jakieś takie święta, które też pamiętam jako pakowanie małej walizki. Ile tych odwiedzin było, jak to było często, właściwie nigdy nie wracałam w rozmowach z rodzicami do tych faktów. W każdym razie ojciec pojawia się w tych moich pierwszych wspomnieniach jako ktoś, za kim się tęskniło, kogo bardzo się kochało, ktoś przyjemny w dotyku. Bo z tych wizyt, odwiedzin, spotkań pamiętam też to, że wielkim świętem było położenie się koło ojca rano w łóżku, kiedy był w domu, wyjątkowo podczas weekendu. Co ciekawe, z tych pierwszych wspomnień o wiele mniej pamiętam matkę. Oczywiście poza tym faktem uciekania do niej właśnie. Natomiast o wiele bardziej fizycznie pamiętam ojca jako taką osobę nieobecną, ale jednocześnie w jakiś miły sposób kojarzącą mi się. I to były lata 60., czyli to dzieciństwo wczesne, które bardziej jest pewnie projekcją wywoływaną taką taśmą, albumem fotograficznym i tymi okruchami. Natomiast czas świadomy to są lata 70., czyli ten pozorny dobrobyt lat 70. faktycznie jest i moim doświadczeniem podstawowym. Wówczas zaczynają się historie, które były później istotnie bardzo ważne w moim życiu. Po pierwsze, jeszcze chyba przed rozpoczęciem nauki w szkole rozpoczęłam grę nauki na pianinie. I właściwie te lekcje gry były czymś dla mnie bardzo chyba ważnym, jak to dzisiaj widzę. Przede wszystkim dlatego, że ja byłam jedyną osobą, która miała swojego nauczyciela. To znaczy, chodzi mi o tę relację bliską. Instrument, on i ja. A nie na przykład, to też przypominam sobie jako straszne przeżycie, lekcje angielskiego, na których byłam ja, 30 innych dzieci i jakiś groźny facet pokrzykujący do mnie w nieznanym mi języku. I to się jakoś utrwaliło na resztę życia. To znaczy, wówczas, kiedy jest osób 30 i ja czegoś nie umiem dobrze, to sobie z tym nie radzę. A kiedy jestem sama z kimś instrumentem, to oczywiście potrafię lepiej rozegrać tę sytuację i zaczynam dominować. Zresztą ten wątek nauki gry na pianinie, a przede wszystkim mojej relacji z nauczycielem, był też jedną z takich ważniejszych i później przeze mnie opisanych w jednym z opowiadań z najważniejszych doświadczeń mojego życia. Ponieważ ten nieżyjący już dzisiaj pan był człowiekiem chorym na stwardnienie rozsiane. Co się okazało właściwie stopniowo po chyba 5-6 latach mojej nauki z nim. Był bardzo surowym nauczycielem. Później choroba wywoływała w nim jeszcze takie stany, które w zasadzie były stanami patologicznymi. Trochę się nade mną znęcał, ale ta relacja między nami była już wówczas na tyle silna, że to mi nie przeszkadzało. Przeciwnie, właściwie szłam po tę swoją porcję upokorzeń na lekcje muzyki z wielką ochotą. I właściwie przez nawet część szkoły średniej kontynuowałam tę naukę. To znaczy, właściwie to, że on był chory, nie funkcjonował normalnie w szkole muzycznej, spowodowało to, że i ja nie uczyłam się w szkole muzycznej, tylko chodziłam do niego na prywatne lekcje. I później, właściwie wraz z rozwojem jego choroby, z tego zrobiło się coś bardzo ważnego i bardzo trudnego, przed czym ostatecznie uciekłam. I jeżeli, oczywiście niechcący opowiada mi się fabuła psychoanalityczna, ale jeżeli mam jakiś sen, który jest dla mnie ważny i który powraca, to jest sen o tym, że idę. On mieszkał przy takiej bardzo małej, bocznej uliczce w centrum miasta, że idę do niego na tę ulicę, mijając różne znajome miejsca w mieście i cały czas myślę o tym, że ja będę jeszcze chodzić na te lekcje. Że trudno, że on jest chory i że ja już nie mogę na to patrzeć, że on już nie chodzi, że właściwie już nie jest w stanie sam grać i tylko od czasu do czasu jeszcze złośliwie mnie szczypie. Ale że pójdę, że powinnam. Ten sen ma czasem ciągi dalsze takie, że wchodzę do mieszkania, idę po schodach bardzo długo, rozmawiam z nim, tłumaczę mu, czemu mnie tak długo nie było. A on właściwie się do mnie nie odzywa, jest jakoś tam gdzieś w głębi tego swojego zapuszczonego mieszkania. Bo prawda jest taka, że ja właściwie uciekłam z tych lekcji, to znaczy w pewnym momencie przestałam na nie chodzić, właściwie nie wyjaśniając mu,
czemu to robię. On chyba po roku umarł. A na czym polegało to znęcanie się? To jest przenośnia, czy dosłownie się znęcał? Powiedzieć by można, że naruszał moją godność osobistą bezustannie. To znaczy, był surowym nauczycielem. Uważał, że ja jestem utalentowana i leniwa. I miał rację, oczywiście. Oczywiście w nieskończoność kazał mi grać te same fragmenty, ale to byłyby śmieszne opowieści, bo na tym mniej więcej polega gra, nauka gry na każdym instrumencie. On chyba robił coś takiego, co było wkraczaniem w moją intymność. To znaczy, bezustannie właściwie mnie dotykał. Taki wątek, który zapamiętałam z tamtych czasów, to tam jakiś pierwszy biustonosz, którym on, sprzączką od którego przez moją bluzkę bawił się. Oczywiście nie nazwałabym tego molestowaniem seksualnym językiem dziś obowiązującym, bo chyba nie o to w tym wszystkim chodziło. Chodziło o to, że on był samotny, właściwie stracił zupełnie kontrolę nad swoim życiem i poprzez robienie mi rzeczy, o których wiedział, że są dla mnie trudne, chyba odzyskiwał kontrolę nad światem. Tak bym to dzisiaj sobie tłumaczyła. Ja byłam jego ostatnią uczennicą. Było też tak, że czytał gazety i pytał mnie później, czy tam gdzieś przy ulicy takiej to a takiej jest faktycznie taka wielka dziura w drodze, jak piszą o tym w Kurierze Szczecińskim. Czy ja to widziałam? Jeśli nie widziałam, byłam bardzo podejrzana i karana za to w jakimś sensie. Oczywiście nie dosłownie, nie kazał mi klęczeć przy pianinie i nie chłostał mnie. Ale jego surowa niechęć, jego złośliwość, jego no, dosłownie na przykład szczypanie mnie podczas gry na tym pianinie były taką formą sadystycznej odpłaty. Coś takiego w tym było. Ale oczywiście nie muszę dodawać, że to była moja pierwsza fascynacja, że to był ktoś dla mnie szalenie ważny. Także ktoś, kto był jakoś erotycznie dla mnie ważny. Właśnie w dzieciństwie. Bo ta opowieść należy z pewnością do okresu dzieciństwa i później do okresu dojrzewania. Szkoła podstawowa to było 7 lat. Nie, 8 lat wtedy. W latach 70. Czy w szkole podstawowej już coś takiego się wydarzyło? Czy było coś, o czym mogłabyś powiedzieć, że było powolnym zbliżaniem się może czy do feminizmu? Oczywiście z mojego dzisiejszego punktu widzenia pewnie tak można by było na to patrzeć. To znaczy, przede wszystkim poczucie wyobcowania i takiego buntu jednostki nieprzystosowanej do instytucji, jaką była szkoła. Ta szkoła w latach 70. była oczywiście na pewno o wiele bardziej represyjna niż współczesna szkoła. O wiele bardziej uładzona z drugiej strony. Więc pamiętam to, że nie lubiłam szkoły nadal. Ta sama historia, tak jak nie lubiłam przedszkola, tak źle czułam się w szkole. Chociaż byłam bardzo dobrą uczennicą. Nieźle mi się powodziło, także w tym sensie, że moi rodzice, to też może jest ważny wątek, dla mnie do dzisiaj ważny, moje pochodzenie, to znaczy to, że mój ojciec jest zegarmistrzem, matka pielęgniarką, a więc należałam do właściwie takiego dziecka klasy robotniczej, awansującej społecznie, tak można by to określić, a więc powodziło nam się nieźle, w związku z czym miałam zawsze może trochę ładniejszy fartuszek, lepiej wyprasowany. Miałam zawsze kanapki z czymś dobrym, ale to nie znaczyło, że nie to było podstawą złego samopoczucia czy wyobcowania w klasie, w szkole, która mieściła się też przy jednej ze śródmiejskich ulic, w związku z czym była taką szkołą, powiedzielibyśmy dzisiaj, raczej nizin społecznych niż jakiejś elity. Śródmiejska szkoła, mówiąc krótko. Czułam się tam źle z jakichś powodów, które były wewnętrznymi powodami. Nie mogłam zrozumieć rygorów, przymusów. Od pierwszej klasy śpiewałam w szkolnym chórze i to jest dalszy ciąg moich muzycznych traum życiowych. Ale istotnie dyrygentka tego chóru, pani od wychowania muzycznego, mogłaby się przyśnić jako okrutna nauczycielka. Mogłaby też być taką bohaterką fabuł filmowych na ten temat. Była to zresztą bardzo piękna kobieta o wyszukanych manierach, których starała się nas nauczyć, ciągnąc za uszy nie tylko zeszyty, ale nas również.
Pamiętam też to, że od pierwszej klasy nie mogłam sprostać jej oczekiwaniom co do pewnych estetycznych wymagań. Otóż ona miała taki zwyczaj, że na drugiej lekcji każdego roku sprawdzała nasze zeszyty. I to była pierwsza trauma, ponieważ oczywiście nie umiałam tego zeszytu porządnie obłożyć. On nie był tak piękny, jak być powinien. Choćbym miała najpiękniejszy papier, to ten zeszyt zawsze był niechlujny. Zostało mi to do dzisiaj, a co najlepsze, przeskoczę tutaj w tej opowieści do czasów dzieciństwa moich synów. Niedawno rozmawiałam z młodszym z nich i on opowiadał mi o tym, że w zerówce bardzo przeżywał to, że miał najgorzej zrobione pudełko na alfabet. Ja sobie przypomniałam to koszmarne pudełko na alfabet, które oczywiście ja wykonałam, ponieważ dziecko w zerówce nie jest w stanie wykonać pudełka na alfabet. Ale oczywiście niewiele się zmieniło pod tym względem. Moje zdolności manualne i artystyczne są nadal równie kontrowersyjne, jak w czasach mojego dzieciństwa. Więc tak jak ten mój zeszyt wówczas, tak to jego pudełko, zapamiętamy na zawsze, były równie ohydne, oklejone, wymazane klejem i jakieś tam obrzydliwe. Więc nie zdawałam egzaminu z zeszytu na początku, a później musiałam znów sprostać wielu jej wymaganiom, bo miałam najlepszy słuch, najbardziej byłam zaawansowana w tej grze na tej pianinie nieszczęsnym, więc podczas akademii musiałam wykonywać Mazurka Dąbrowskiego. A później musiałam śpiewać tam na trzy głosy w tym chórze, bo chór był ambitny, zdobywał miejsca na jakichś przeglądach chórów szkolnych, śpiewając pieśni patriotyczne. Musiałam występować w tym stroju, który innym dzieciom chyba nie przeszkadzał, a mnie jakoś tak dziwnie oblepiał. Wydawał mi się, powiedziałabym dzisiaj, represywny. A wówczas nie wiedziałam, na czym to polega. Może na tym, że miałam za chude nogi do białych rajstopek. Coś w tym było takiego, co mnie przytłaczało w każdym razie. I właściwie nie umiem też powiedzieć, jak to było. Czy ja straciłam słuch, ale na pewno straciłam głos. Trudno mówić o mutacji w przypadku dziewczynki, ale myślę, że to była psychiczna mutacja. Chyba w okolicach siódmej klasy ja właściwie odmówiłam. To znaczy, to przeżywanie występów, wymagania, jakie mi stawiano z tego powodu, przerosło mnie na tyle, że zaczęłam symulować anginy. Albo może naprawdę chorowałam na anginy. I uzyskałam zaświadczenie od lekarza, że nie wolno mi śpiewać w chórze. Byłam bardzo szczęśliwa. I zaczęłam swoją karierę recytatorki jednocześnie. Wydawało mi się, że to będzie zemsta na nauczycielce, jeżeli ja zamiast występować w jej chórze, będę teraz recytować piękne wiersze na tej samej scenie szkolnej. Kariera recytatorki, to jest znów chyba ważne, że o ile w tym chórze nie czułam się dobrze, pewnie dlatego, że ginęłam, o tyle recytując wiersze czułam się wspaniale. Miałam takie poczucie panowania nad salą. Oczywiście to było instytucjonalne znów panowanie, dlatego że nikt nie chciałby słuchać wierszy Broniewskiego, gdyby nie to, że panowała dyscyplina. Co ciekawe, z tego czasu pochodzi też moja krótka kariera w zespole artystycznym jednostki wojskowej, dzisiaj bardzo znanej. To wówczas był 12. Pułk Zmechanizowany, dzisiaj 12. Korpus, ten, który służy w Iraku. Więc należałam do zespołu estradowego tegoż, tej jednostki. I wśród żołnierzy czułam się nieźle, muszę powiedzieć. Natomiast bardzo źle czułam się w szkole i właściwie bezustannie popadałam w jakieś tarapaty. A to napisałam w wypracowaniu, że klasa, do której chodzę, to ciemnota, szary tłum i jednostki aspołeczne. A to pisałam, że życie nie ma sensu i lubię jesień, bo jest smutna. W każdym razie byłam niesłychanie egzaltowana, skłonna do przeżywania takich skrajnych emocji na pokaz. Bo z jednej strony byłam zamknięta w sobie, oczywiście, nadal. A z drugiej strony umiałam odgrywać takie zastępcze spektakle, ekstrawertyczne właściwie. Ale jednocześnie piastowałaś funkcję odpowiedzialne, bo byłaś przewodniczącą
przewodniczącą samorządu szkolnego, tak. Byłam przewodniczącą samorządu, byłam tą recytatorką główną szkoły, prowadziłam akademię. Słodka zemsta przyszła w chwili, kiedy prowadziłam także eliminacje churalne jako konferansjerka. I wówczas mogłam oczywiście z wyższością patrzeć na ten mój chór, miejsce męki, na te straszne praktykable, na które nie musiałam już wchodzić. I byłam ubrana inaczej niż pozostali. Po szkole podstawowej poszłaś do szkoły średniej, która była oddalona tylko o kilka domów od miejsca, gdzie mieszkałaś. Tak, przybliżyłam się. Ale właściwie można by powiedzieć, że całe moje życie to jest takie poruszanie się po trajektorii bardzo zbliżonej do miejsca urodzenia. Ulica, przy której mieszkałam, to jest Aleja Piastów, jedna z dłuższych ulic szczecińskich. Przy tej samej ulicy mieściła się szkoła podstawowa nr 8. Przy tej samej szkole mieściło się pierwsze liceum ogólnokształcące. I dzisiaj pracuję również przy tej samej ulicy, bo tam w byłej jednostce wojskowej mieści się uniwersytet. Na pewien czas odskoczyłam nieco w bok, ale też o 10 minut dalej tylko spacerkiem, ponieważ Instytut Filologii Polskiej mieścił się kiedyś w innym miejscu. Więc właściwie można powiedzieć, że jestem przywiązana, związana z miejscem w sposób i symboliczny, i dosłowny. Zaczęłam chodzić istotnie do tej szkoły średniej, która cieszyła się dobrą sławą. Chyba też z tego powodu, że ponurość budynku odpowiadała standardom tam obowiązującym, wychowawczym. Czyli faktycznie była to szkoła surowa, choć w owych czasach oczywiście ta surowość rozluźniała się wszędzie, w każdej szkole. Ale była to szkoła, którą znów powiem, z której znów nie mam dobrych wspomnień, tak jak z tych poprzednich epizodów edukacyjnych. I staram się być uczciwa wobec siebie. Nawet podczas spotkania w 20 lat po maturze, które odbyło się 2 lata temu, nie próbowałam sobie mówić i rozmawiać z koleżankami, z kolegami o tym w taki sposób, że oto szkoła to fajny czas, jaka szkoda, że to minęło, świetnie była, pamiętacie, jak tam ktoś komuś coś. Nie, ja właściwie nie staram się tego wspomnienia ulepszać, wybielać. Uważam, że ono było też dla mnie decydujące, tak jak i te poprzednie. Było decydujące w takim moim dochodzeniu do nieco anarchizującego światopoglądu, jaki mam dzisiaj. To znaczy przede wszystkim szkoła była dla mnie tą instytucją wywierającą na mnie nacisk, któremu ja nie potrafiłam podołać. Chodziłam zresztą do klasy matematyczno-fizycznej. Od dziecka uzdolniona byłam humanistycznie. Matematyka od półrocza drugiej klasy była dla mnie niezrozumiała już właściwie całkowicie. Fizyka od pierwszego półrocza pierwszej klasy była taką dziedziną. Nie udało mi się samodzielnie rozwiązać żadnego zadania przez te 4 lata pobytu w klasie matematyczno-fizycznej. Ale jednocześnie oczywiście ta sytuacja humanistki w klasie matematycznej była sytuacją dobrą, bo wiele mi wybaczano za to, że pisałam ładne wypracowania, że zawsze miałam coś do powiedzenia, że byłam śmielsza w sądach. Nauczyciele wybaczali mi braki w innych przedmiotach, w przedmiotach ścisłych. Oprócz tego, że było tam kilka pań, które dziś bez wahania nazwę sadystkami, które nikomu niczego nie wybaczały, najbardziej chyba nie wybaczając sobie własnego istnienia oczywiście. Więc oczywiście tych pań nie wspominam dobrze, ale też nie demonizuję tego wszystkiego. Staram się zachowywać w tych wspomnieniach o tamtym czasie jakąś równowagę. Bo było to tak, że właściwie życie toczyło się poza szkołą. To był przełom lat 80. także. W związku z czym o wiele więcej rozmawiało się o tym, co dzieje się poza szkołą, w polityce, na świecie. Szybko się dojrzewało do myślenia o tym świecie. Miało się jakiś zdecydowany światopogląd. Zresztą bardzo różny, bo niektóre moje koleżanki zostały wówczas osobami religijnymi. Inne działały w jakimś młodzieżowym podziemiu, powiedzmy. A inne, i do tych przede wszystkim ja należałam,
dyskutowały w nieskończoność, pijąc wiśniówkę. Właściwie ze szkoły pamiętam przede wszystkim to, że klasówki z matematyki były bardzo nieprzyjemnymi przeżyciami, że szkoły nadal nie lubiłam, uważałam, że robi mi krzywdę. Natomiast grupa koleżanek, które miałam w tej szkole, z którymi zresztą drogi dramatycznie się rozeszły, nad czym ubolewam, nie są to więc przyjaciółki od serca do dzisiaj, ale wówczas osoby dla mnie bardzo ważne, więc z nimi właściwie spędzałyśmy czas dość wesoło, dyskutując o świecie. Czy w szkole średniej mogłabyś już powiedzieć, że pojawił się w jakiś sposób feminizm? Wszystko zależy od tego, co przyjmiemy za taki moment pojawienia się feminizmu w czyimś życiu. Czy chodzi o to, że przeczyta się pierwszą książkę feministyczną? Czy chodzi o to, że napisze się pierwszy feministyczny tekst? Czy zacznie się o sobie myśleć jako o podmiocie kobiecym? Czy może chodzi o pewne rodzaje aktywności, która nie przyjmuje do wiadomości ograniczeń? Jeżeli ta ostatnia definicja miałaby być obowiązująca, to można by powiedzieć, że byłam feministką od przedszkola, dlatego że byłam niezależna. Nie lubiłam instytucji, z którymi musiałam się spotykać, a były to nieodmiennie instytucje patriarchalne. Trzeba o tym pamiętać, że sfeminizowany zawód nauczycielski nie gwarantował tego, że było się w przestrzeni pozapatriarchalnej. Przeciwnie, te wszystkie gesty, które tam wykonywano, ta cała oprawa, która towarzyszyła edukacji w latach 70. i 80., to oczywiście szczytowe osiągnięcia patriarchatu, w którym w wersji komunistycznej jakieś miejsce dla dziewczynek oczywiście było. Nie analizowano specjalnie tego, jakie to jest miejsce, ale wiadomo było, że tą czerwoną chorągiewkę można trzymać i że na akademii można występować. Natomiast kiedy patrzę na to teraz, to myślę, że poczucie nieprzystosowania, niezgody, buntu i potrzeby szukania sobie własnego miejsca zaczęło się gdzieś tam właśnie, w tym przedszkolu, w którym nie chciałam jeść mlecznej zupy. I później w szkole, w której widziałam różne rzeczy i widziałam je chyba przenikliwiej od innych, od swoich rówieśników, czy w wielu przypadkach przenikliwiej od moich rówieśników, ponieważ z jednej strony były to kwestie polityczne, wówczas bardzo ważne, ale z drugiej strony była to jakaś taka aura upodrzędnienia mnie jako dziewczynki. Więc to gdzieś tam się oczywiście zaczynało, ale oczywiście także należy to do legendy założycielskiej, w której są inne momenty. W moim osobistym życiorysie jest taki moment krystalizacji, o wiele późniejszy. Bo mimo wszystko ta moja biografia szkolna to jest także narzeczeństwo z moim mężem. W związku z czym raczej poszukiwanie tożsamości poprzez typową fabułę romansu, który był buntowniczym romansem. Mój mąż był ode mnie starszy, mało tego, był moim nauczycielem w szkole podstawowej, tam go poznałam. W związku z tym spotykanie się z nim było moim zdaniem wówczas wyrazem buntu i niezależności. Nie myślałam więc o tym, żeby uciec od swojej kobiecości, czy też żeby uciec od tego czegoś, co nazwać by można typową fabułą dziewczynki, młodej kobiety. Przeciwnie, realizowałam tę fabułę, ale zawsze w imię niezależności. Zawsze w imię robienia tego, co ja uważam za stosowne i w czym nie może mi przeszkodzić ani dyrektor szkoły, ani mama, ani tata, ani sąsiadka, ani złośliwi koledzy. Wyszłam za mąż po maturze, więc też można by powiedzieć, że realizowałam raczej fabułę patriarchatu. I na pewno nie pojawiało się jeszcze wówczas słowo feminizm. Ono zresztą w ogóle nie pojawiało się specjalnie często. To nie był czas, kiedy dziewczyny w szkole mogłyby rozmawiać na temat feminizmu. Nie był to też czas publikacji feministycznych. Było się, jeżeli się żyło w Szczecinie, chodziło do szkoły przy Alei Piastów, jednej, drugiej i trzeciej. Wychodziło za mąż za mężczyznę, którego spotkało się w tej szkole. Dostawało M4 ze spółdzielni pracowniczej.
to było się właściwie poza językiem, który mógłby być tym językiem otwarcia. Było się poza feminizmem, jako publikacjami, jako ruchem, jako sposobem myślenia. Ale ja byłam w tym jakimś swoim geście niezależności i osobności wtedy. Natomiast naprawdę kształtowanie się tego czegoś, co było już zdecydowaną postawą feministyczną, to są czasy trochę późniejsze. Po pierwsze studia, na których wyraźnie już czułam, że to były już studia wybrane, w związku z czym nie miałam kłopotów z klasówkami z matematyki. Byłam zdecydowanie bardzo dobrą studentką. Świetnie realizowałam się, szczególnie w teorii literatury. I zaczęłam zauważać jednocześnie to, że jestem partnerką w dyskusjach traktowaną na specjalnych prawach. Asystenci uważali, że dyskusja z młodą adeptką przedmiotu jest interesująca, ale naprawdę ciekawa dyskusja może się odbyć w tej samej grupie z kolegą. Plany intelektualne, które się wówczas pojawiły. Od trzeciego roku studiów zaczęłam pisać, zaczęłam uprawiać krytykę. Należałam do koła krytycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Ale też było tak, że właściwie te poważne rozmowy, te poważne rzeczy działy się między chłopakami. Bez względu na to, czy chłopakiem był asystent, czy adiunkt, czy mój kolega z roku, to czuło się, że to jest taka wspólnota chłopaków, a ja jestem gdzieś tam, muszę takim trochę wyższym głosem mówić, żeby mnie słyszeli. Muszę się jakoś tam przebić ze swoją obecnością. Chociaż mawiało się, że ja lepiej piszę, że jestem może bardziej bystra nawet od tych swoich kolegów, ale jednak jakoś tak było, że odczuwałam swoją drugoplanowość w tym układzie. Natomiast oczywiście to nie zdecydowało o niczym jeszcze wciąż, bo w tej realizowałam tę swoją drugoplanową, pierwszoplanowość zupełnie nieźle, to znaczy zostałam asystentką i przystąpiłam do pracy naukowej, właściwie nie przejmując się specjalnie tymi ograniczeniami, o których zresztą nikt oczywiście głośno nie mówił. Ale już podczas tej pracy zaczęły się takie momenty szczególnie irytujące. Kiedy na przykład wymagano ode mnie, żebym w sposób szczególny traktowała jakiegoś profesora, który miał być moim promotorem. Była to osoba spoza Szczecina, której ja nie szanowałam, nie uważałam go w ogóle za naukowca. Natomiast pojawił się taki emblematyczny facet, profesor w wytartym garniturze, który rzekomo miałby być dla mnie wzorem. Oczywiście nie był dla mnie żadnym wzorem, mało tego, nie był dla mnie nawet instytucjonalnym autorytetem. Ale czułam już, że właściwie wszystko będzie zależało od tego kogoś. Ostatecznie u tego kogoś nie pisałam pracy doktorskiej. Powiedzieć trzeba właściwie tak, że u nikogo nie pisałam tej pracy. To znaczy mam jakiegoś formalnego promotora, ale był to tylko formalny promotor. I to był jeden z takich momentów. Drugim był wciąż układ w instytucie. Taki układ, w którym dominował znany profesor, frywolny dyzio, powiedziałabym dzisiaj, w wieku zaawansowanym, który niewątpliwie był i jest do dzisiaj wybitnym intelektualistą, o niesłychanie seksistowskim światopoglądzie, a także manierach, trzeba powiedzieć. To znaczy ta etykieta, która obowiązywała, takiej rubaszności, takich freudowskich podtekstów w każdej rozmowie, takiego flirtu wszystkich ze wszystkimi. To była atmosfera, która miała sprzyjać dobremu samopoczuciu właśnie tegoż profesora. Natomiast nigdy znów tu kobiety nie były specjalnie poważnie traktowane. Nie były partnerkami w tym wszystkim. Jedna, dwie zdarzały się gdzieś tam na horyzoncie, ale prawdziwą konstelację intelektualną tworzył Zakład Teorii Literatury, do którego kobiet niemal nie dopuszczano. I tu oczywiście rodził się we mnie bunt, niechęć i chęć zmiany. I to był drugi taki, czy może już trzeci wątek tego mojego dojrzewania do słowa feminizm. Trzecim była
afera dotycząca molestowania na Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwsza taka chyba głośniejsza afera w Polsce, której stałam się bohaterką. Chodziło w niej, mówiąc pokrótce, o to, że pewien profesor dopuszczał się tego procederu molestowania właściwie od zawsze. Przyjechał do Szczecina z taką już sławą, skądś zwolniony z jakiejś innej uczelni. I tu właściwie uprawiał ten proceder od czasów, odkąd ja pamiętałam, czyli chyba od drugiego roku studiów, kiedy miałam z nim jeden z przedmiotów. I oczywiście, kiedy byłam studentką, raczej mnie to śmieszyło niż pobudzało do jakichś innych działań. Natomiast kiedy studia już skończyłam, to ta sprawa była coraz głośniejsza. I właściwie to właśnie do mnie zgłosiły się studentki z prośbą o pomoc w rozwikłaniu tego. Nastąpiła jakaś eskalacja już tych jego działań. Właściwie nie można było zdać egzaminu, nie pozwoliwszy potrzymać się za kolano. I ja wzięłam udział w pracach komisji dyscyplinarnej, byłam świadkiem w przebiegu tego procesu dyscyplinarnego. I to też otworzyło mi oczy na wiele rzeczy. Przede wszystkim był taki moment, w którym poczułam, że właściwie w tym całym procesie, pseudoprocesie, to ja jestem oskarżona, a nie ten profesor. Tak się czułam. Właściwie pytano mnie w taki sposób, stawiano mi pytania w taki sposób, że wyraźnie to ja byłam podejrzana. Co najlepsze, to wobec mnie używano już wówczas słowa feministka, chociaż ja jeszcze nie napisałam żadnego tekstu feministycznego. Ale zmierzam właściwie powoli do tego najważniejszego momentu. Bo ten najważniejszy moment oczywiście jakoś wiąże się ze społecznym samopoczuciem moim ówczesnym, z moim funkcjonowaniem jako osoby w patriarchalnym otoczeniu, z dojrzewaniem, obserwacjami, z pewnymi układami, w których przyszło mi najpierw uczyć się, później pracować. Ale jednak prawdziwe dojście do feminizmu to jest dojście przez teksty. Przy czym nie przez teksty feministyczne, a właśnie poprzez czytanie literatury. Poprzez poszukiwanie siebie jako czytelniczki. Które wydaje się logicznym gestem. Logicznym gestem, którego do dzisiaj nie rozumiem. I jest to też taki obszar teorii, do której będę jeszcze dochodzić pewnie przez najbliższe 10 lat. Ale jest to tak, że w klasycznym wykształceniu humanistycznym uczy się nas tego, że najważniejszą instancją jest osobowy podmiot, który ma tendencję do ujęć metafizycznych, poszukuje transcendencji. Jednym słowem, właściwie jesteśmy kształceni na studiach filologicznych, innych studiach humanistycznych w taki sposób, żeby zwracać, wyczulać się na siebie w relacji z ważnymi zagadnieniami świata, Boga, literatury, człowieka. Natomiast gdzieś następuje przerwanie tej ciągłości, bo jeśli zaczynamy sobie na serio zadawać pytania o swoją relację z tekstem, o powagę tego tekstu, o to, co mówi on o czymś głębszym, to okazuje się, że jeśli jesteśmy kobietami, musimy nagle gdzieś w jakimś momencie spuścić zasłonę na to swoje bardzo subiektywne, podmiotowe myślenie. Bo musi się okazać w jakimś momencie, że naprawdę nas nie ma w tym wszystkim. Że naprawdę my nie jesteśmy tymi podmiotami, do których bycia nas szkolono. Krótko mówiąc, mamy być podmiotowym, subiektywnym podmiotem, mamy być subiektywnym podmiotem, ale broń Boże nie żeńskim. I ja to oczywiście musiałam zauważyć jako inteligentna studentka polonistyki. Musiałam to tym bardziej zauważyć wówczas, kiedy zaczęłam pracować nad literaturą. I zbliżam się do momentu dramatycznego przełomu w swojej biografii. Było to tak, że ja najpierw zaczęłam pisać o twórczości Odojewskiego, a później zdałam sobie sprawę z tego, że szczególnie taka ścieżka antropologiczna, którą próbuję odtwarzać w tym swoim pisaniu, ma swoją nazwę i to jest feminizm. Więc właściwie doszłam do feminizmu już tego teoretycznego, literaturoznawczego i tego, który później stał się najważniejszy, przez przypadek. Właściwie można by powiedzieć tak, że wystarczy być otwartą, dobrze wyszkoloną, czyli otwartą na swój subiektywny podmiot,
na siebie jako subiektywny podmiot czytelniczką literatury. Czyli wystarczy być prymuską w szkole literaturoznawstwa, żeby dojść do feminizmu. W jakimś sensie nie ma innego wyjścia. Jaki był twój kontakt, pierwszy kontakt z ruchem kobiecym? Mówimy o feministce prowincjonalnej, pamiętamy o tym. Nigdzie nie jeździłam. Nie miałam tych kontaktów w latach 80. I w związku z tym mój kontakt był też poniekąd najpierw przez książki. I nie potrafię tego dokładnie odtworzyć, nie chciałabym kłamać na ten temat, ale było to przez nazwisko Sławki Walczewskiej na pewno. Natomiast przez którą książkę, czy to było już po opublikowaniu antologii Głos mają kobiety, czy jakoś na przełomie, było to na początku lat 90. Na pewno napisałam do Sławki z prośbą o, czy z pytaniem o to, czy nie wzięłabym udziału w konferencji, którą miałam zamiar zorganizować, konferencji poświęconej perswazji w kulturze współczesnej. Sławka dość niechętnie mi odpowiedziała, bo chyba pomyślała też, że sposób, w jaki ja chcę potraktować feminizm, feminizmowi nie jest po drodze. Do dzisiaj ja zresztą upieram się przy tym wątku traktowania feminizmu jako jednego z języków dyskursywnych, który także podlega pewnym prawom retorycznym i nie widzę w tym niczego niestosownego. Ale oczywiście wówczas ta wstępna, takie oglądanie z daleka, o co może chodzić i nawet jakaś wstępna może nieufność, nie miała dla mnie znaczenia, chodziło bardziej o kontakt, o to, że został nawiązany. I w związku z tym też Sławka nie podjęła tej prośby przyjazdu na moją konferencję, zamiast tego zaprosiła mnie na krakowską konferencję feministyczną organizowaną przez Fundację eFKa. Nie pamiętam, który to był rok, chociaż nie są to aż tak odległe czasy, ale chyba dlatego nie pamiętam, że tak dużo zdarzyło się przez to ostatnie kilkunastolecie w moim życiu. I to był faktycznie pierwszy kontakt, jeśli go tak można nazywać, instytucjonalny, bo w zasadzie nie wiem, czy tak nazywać go można, ponieważ jego rezultatem nie było zapisanie się przeze mnie do jakiejś organizacji, czy też stworzenie własnej organizacji, tylko były po prostu znajomości osobiste z osobami, z dziewczynami, które się tą problematyką zajmują. I oczywiście to znów był taki łańcuszek lektur, inicjatyw, myślenia. Bardzo dla mnie ważny. I właściwie nie wiem, który moment wobec tego jest bardziej przełomowy. Czy ten moment przy własnym biurku, czy też ten moment spotkań z innymi kobietami. Tu się tworzyły właściwie takie dwa równoległe nurty tego mojego dochodzenia do feminizmu. Nie pamiętam też dokładnie, bo te konferencje później już zaczynają się, to wszystko zaczyna przyspieszać, konferencje zaczynają się mieszać, różne incydenty, fakty zabawne albo bardzo ważne zachodzą na siebie. No i nie pamiętam, czy to była ta pierwsza konferencja, na której przeżyłam taką iluminację zdumienia, czy też któraś następna. W każdym razie była to taka konferencja, na której pojawił się wątek wykluczania lesbijek z dyskursu. Tak, powiedzmy z dyskursu, a wówczas nie tyle z dyskursu, co właściwie z sali obrad. Chodziło o to, że któraś z dyskutantek jakoś tak nadzwyczaj żywiołowo wystąpiła przeciwko takiej możliwości, że oto miałybyśmy rozmawiać na temat preferencji seksualnych, które nie dotyczą nas wszystkich. Jest to niepotrzebne, bo robi złą prasę, a przecież my nie jesteśmy, i tu pojawiały się zapewne, nie chcę przypisywać tej ówczesnej dyskutantce, ale jakieś słowa, które ogólnie nie uchodzą za obraźliwe, natomiast chyba są takimi. Ja pamiętam wówczas swoje takie bardzo dziecinne, żywiołowe zdumienie, bo właściwie nie wiedziałam nic na temat tych dyskusji w ruchu feministycznym. To były początki moich lektur, w związku z czym nie byłam przeciążona specjalną wiedzą na ten temat. Wydało mi się to tak niezwykle zdumiewające, że w gronie, które rozumiałam, które widziałam jako
grono takich osób, wśród których następuje wyzwolenie, gdzie szczerość, wolność, siostrzane uczucia, prawda, jedyne miejsce prawdy, że w tym miejscu może dochodzić do takich zdecydowanych, ostrych, jednoznacznych wykluczeń. Nie mieściło mi się to w głowie, byłam strasznie naiwna. To dziwne, że byłam tak, aż tak naiwna, jednocześnie będąc już zupełnie niegłupią osobą z określonym doświadczeniem życiowym, piszącą zupełnie niezłe już wówczas teksty, których do dzisiaj się nie wstydzę, nie uważam, żeby były jakimś etapem młodzieńczym mojej twórczości naukowej, bo o niej w tej chwili myślę. A jednocześnie byłam tak całkowicie naiwna w tej sprawie, w sprawie tego, czym jest ruch feministyczny, czym jest wspólnota sióstr, które tematy są pożądane, o których się milczy. I właściwie to jest chyba taki moment też bardzo ważny i bardzo pamiętany. O kilkunastoleciu od czasu wzięcia udziału w tej konferencji, co się zdarzyło feministycznego przez ten czas? Właściwie chyba wszystko było feministyczne i to jest jakiś fenomen, za który powinnam losowi dziękować. To znaczy, od pierwszego momentu, od napisania doktoratu, który ukazał się później z tym podtytułem Próba feministyczna, ja właściwie nigdy nie musiałam udawać, że nie zajmuję się feminizmem. Większość mojego dorobku naukowego to są teksty dotyczące krytyki feministycznej, teorii feministycznej, interpretacji feministycznej, czy też szerzej teorii dyskursu, czyli tej perswazji nieszczęsnej, która kiedyś zniechęciła Sławkę Walczewską, ale one wszystkie gdzieś oscylują wokół. Czasem na szerszym tle teoretycznym, a czasem bardzo wąsko, właściwie wówczas, kiedy zajmuję się sobą jako czytelniczką feministyczną najbardziej. I właściwie wszystkie stopnie kariery to są stopnie oświetlane książkami feministycznymi. Taka była habilitacja dotycząca twórczości Leopolda Tyrmanda, ale z pytaniami o zależności pomiędzy kategorią wykluczenia, narodowością, bycia mniejszością, a także z pytaniami o to, co dla mnie przez te wszystkie lata jest najważniejsze, pytaniami o to, od czego się zaczęło. Kim jestem ja wobec męskiego tekstu? Kim jestem ja wobec męskiej kultury? Gdzie jest moja wrażliwość, ta wyuczona na studiach polonistycznych, która jednocześnie jest wrażliwością rozbudzonej, świadomej feministki? Więc habilitacja, wszystkie właściwie ważniejsze teksty, które ukazywały się w międzyczasie, także bardzo ważna dla mnie seria rozbiory, która dotyczy interpretacji prowadzonej różnymi metodami, gdzie ja reprezentuję metodę feministyczną właśnie, ale także dziesiątki artykułów, konferencji, spotkań, inicjatyw, które są w głównym nurcie działalności naukowej. To są na przykład coroczne konferencje teoretyczno-literackie organizowane przez Instytut Badań Literackich. Właściwie najważniejsze teoretyczno-literackie konferencje, jakie odbywają się w Polsce, na które jeżdżę od lat i na których zawsze wygłaszam referat związany z feminizmem. Jednym słowem, nie musiałam ani tego feminizmu nigdy ukrywać, ani nie musiałam dokonywać jakichś specjalnych, ekwilibrystycznych zabiegów wokół swojego bycia feministką. Bo właściwie zintegrowałam to. Bycie feministką, bycie literaturoznawczynią to jest ta sama rola. Także jako krytyczka, wspominałam o tym, że zaczęłam uprawiać krytykę literacką od trzeciego roku studiów, robię to do dzisiaj. Jest to jedno z tych moich najbardziej ulubionych zajęć. Także jako krytyczka staram się czytać jako feministka i z takim zbiorem, który wydałam w związku wokół tej problematyki, jest zbiór Rewindykacje, który się ukazał w wydawnictwie Universitas, a więc też trudno mówić, że w jakimś bocznym nurcie, że gdzieś w podziemiu, w jakimś mniejszym wydawnictwie, czy nawet trudno tutaj mówić o funkcjonowaniu wyłącznie w obiegu feministycznym, organizacyjnym czy jakimś innym.
wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wejść jednak w to miejsce w kulturze głównonurtowej i w nauce głównonurtowej, co jeszcze trudniejsze. I pracować nad tym, żeby mój język feministyczny stał się częścią języka ogólnego. Także teraz, w tym momencie, w którym jestem, w tej chwili jestem kontraktowym profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, ale pracuję nad tym, żeby w najbliższym czasie uzyskać tytuł profesorski. I także podstawą do wystąpienia o ten tytuł będą dwie książki, które mają charakter feministyczny. Jedna z nich zatytułowana Gender dla średnio zaawansowanych. Jest rodzajem takiego podręcznika, który omawia podstawowe hasła krytyki feministycznej. I druga książka, która ma ukazać się w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, traktująca tę samą problematykę trochę głębiej, może to nie jest dobre słowo, trochę, no to wygniecie oczywiście. To zróbmy dwie sekundki przerwy, żeby łatwo było. Chodzi o to, że bardziej naukowo, czy specjalistycznie? Tak. Druga książka, która w nieco bardziej naukowym języku, książka przeznaczona dla raczej wyspecjalizowanego w tego typu lekturach odbiorcy, dotycząca teorii interpretacji. Książka, która ukaże się w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego i która wydaje mi się w tej chwili bardzo ważna. Pewnie jest najlepszą rzeczą, jaką w życiu napisałam. Jest to taki paradoks. Ta książka, która ukaże się w wysokonakładowym wydawnictwie, mi samej wydaje się zaledwie tłem dla tej, która będzie miała nakład 200 egzemplarzy. Jesteś też redaktorką naczelną kulturalnego dwumiesięcznika Pogranicza, wydawanego w Szczecinie. Tak, w przyszłym roku minie 10 lat od momentu, kiedy utworzyliśmy to pismo. Właściwie we troje, z nieżyjącym już dzisiaj Mirkiem Lalakiem, który był redaktorem naczelnym i ważną osobą w moim życiu, ponieważ to on był tym asystentem prowadzącym zajęcia z teorii literatury. Asystentem, który pozwalał mi dużo mówić, ale nie traktował mnie zupełnie serio. Trochę tak było też w Pograniczach, to znaczy póki ta konstelacja była taka, dwóch panów, później trzeci, który robił skład, ale jednocześnie był blisko, bardzo z nami związany, miał też wpływ na kształt merytoryczny pisma i ja czwarta. To zawsze było trochę tak, jak zawsze, jak wszędzie, że właściwie ważniejsi byli ci panowie. Mimo tego, że ja nigdy nie pozwalałam, a od kilkunastu lat już na pewno nie pozwalam na to, żeby dać się zdominować. Mirek zginął w wypadku, więc fakty tragiczne. Oczywiście jakoś tam jest tak, że śmierć osób, z którymi jesteśmy blisko związani, to jest tak czy owak ważne przeżycie. Tu w dodatku tak się złożyło, że on właściwie w jakiś symboliczny sposób przekazał mi prowadzenie tego pisma na łożu śmierci. Znów taka literacka fabuła, której jeszcze nigdzie nie wykorzystałam, a o której bez przerwy myślę. I faktycznie muszę powiedzieć tak, że mówię to po to bardziej, żeby pokazać, jak to działa często, niż po to, by w tym akurat momencie mówić o sobie. Ale tak się zdarzyło, że odkąd te pogranicza objęłam, to bardzo wiele rzeczy się w nich uporządkowało. Od finansów po regularność ukazywania się. Jakoś tak się zdarzyło, że potrafiłam lepiej przekonać Radę Miejską, sponsorów, uzyskać dotację stałą, niż to działo się przez te poprzednie lata. Mam wrażenie, że w ogóle zapanował pewien porządek w tym piśmie z tego powodu, po pierwsze, że potrafiłam przekonywać lepiej od swoich kolegów, a po drugie dlatego, że pojawia się tu na horyzoncie moja przyjaciółka z dzieciństwa, którą spotykam przypadkiem i która właściwie jest też w przełomowym momencie swojego życia, szuka pracy i która zostaje sekretarzem redakcji, czy też sekretarką redakcji. Tutaj konotacje tej żeńskiej odmiany są nie najlepsze.
więc zostaje tym sekretarzem redakcji i zaczyna tej redakcji pilnować. Więc jest to też taki wątek odzyskanej przyjaźni z przeszłości, a jednocześnie świetnej wspólnej pracy nad pismem. Bo mam takie wrażenie nieodparte, które potwierdza wiele osób, że to właśnie ona stała się ośrodkiem, wokół którego to pismo się kręci. I że w jakimś sensie robimy to we dwie. Nawet jeżeli oczywiście byłoby nieskromne przypisywanie sobie aż tak wielkiej zasługi. Ale jakoś tak jest. Pogranicza, właściwie jeszcze wówczas, kiedy Mirek był naczelnym, podejmowały tematy kobiece, feministyczne. Ale i były to jedne z ciekawszych numerów, trzeba powiedzieć. I taka jest powszechna opinia. Chyba dlatego, że kiedy się zaprasza wybrane osoby, kiedy ma się pomysł na numer monograficzny, to już to samo w sobie gwarantuje częściowy sukces. W dodatku jakoś tak jest, że kobiety potrafią pisać interesująco i w sposób, który coś otwiera wciąż jeszcze. Natomiast nie kręcą się wokół tego samego tematu bezustannie, tak jak dzieje się to w wielu pismach. Co dla mnie szczególnie ważne, to to, że w pograniczach jest miejsce dla kobiet permanentnie. Czasem muszę grać przed kolegami i udawać trochę, że to taki przypadek, że to właściwie nie ma w tym żadnej intencji i z przykrością o tym mówię, ale jest trochę tak, że właściwie w tej roli muszę najwięcej odgrywać tego dziwnego cyrku wokół profilu pisma. O ile nie muszę czegoś takiego robić w działalności naukowej, tak tutaj wobec kolegów w redakcji często muszę tak robić, że oto jeżeli mamy 10 recenzji z książek napisanych przez kobiety, to właściwie jest to tak, bo te kobiety akurat napisały i dobrze piszą. Natomiast gdybym próbowała forsować argument, że są najciekawszymi krytyczkami literackimi w tej chwili, i że sposób uprawiania krytyki przez kobiety jest najciekawszy w tej chwili, to prawdopodobnie dyskusja w redakcji byłaby długa i nie wiadomo, do czego by doprowadziła. Piszesz nie tylko teksty krytyczne i teoretyczne, ale jesteś też pisarką i poetką. Właściwie to chyba jest tak, że to zdolne dzieci, które piszą dobre wypracowania, zostają później krytykami i literaturoznawcami. I tęsknią do tych wypracowań z dzieciństwa. Chciałyby być kimś jeszcze. Ja właściwie nie przywiązywałam specjalnej wagi do tej twórczości literackiej, czy też do siebie, jako osoby uprawiającej literaturę do 30 roku życia. Jakoś tak było, że zdarzały mi się jakieś drobne teksty. Natomiast paradoks jest taki, że właściwie pierwszy wiersz napisałam pewnie gdzieś tam w dzieciństwie, natomiast pierwszy poważniejszy wiersz napisałam dla żartu, wtedy kiedy przygotowywałam jeden z feministycznych numerów pograniczy i okazało się, że najtrudniej o dobrą poezję feministyczną. O ile we wszystkich innych gatunkach mogłam dostać najlepsze teksty, o tyle poezja wydawała mi się jednak mimo wszystko czymś, co mogłoby budzić wątpliwości, gdyby przykładać do tego kryteria literackie. Napisałam wówczas jakiś taki wiersz bardziej dla żartu niż serio, ale opublikowałam go sama sobie. Taka była historia mojego przebudzenia do pisania poezji. A właściwie to chyba jest zupełnie inaczej, bo problem wcale nie jest zabawny, jest głęboki i ważny dla mnie. Ponieważ mam wrażenie, że paradoksalnie właściwie dopiero teraz dojrzałam do uprawiania literatury. Że o wiele łatwiej jest mi pisać książki teoretyczne, niż napisać tę jakąś powieść, którą wydaje mi się w sobie mam. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będę mogła to zrobić, że wśród tych rozmaitych zadań życiowych, uprawiania tych właściwie wielu zawodów, tej gonitwy, która trochę mnie osacza, że znajdę czas, bo oczywiście powieści nie da się pisać między 15 a 15:15 w krótkiej przerwie na kawę. Bardzo zazdroszczę zresztą tym dziewczynom, koleżankom, które mogły poświęcić się pisaniu i które uczyniły sobie z tego sposób na życie. Przy czym oczywiście ja także jestem poststrukturalistką i zupełnie serio uważam, że wszystkie gatunki są równoprawne.
nie widzę specjalnie wielkiej różnicy pomiędzy swoimi tekstami interpretującymi lalkę Prusa, a swoimi opowiadaniami o Szczecinie. Jest tak, że ja mam właściwie jeden język do obu tych form, do obu tych gatunków i bardzo się cieszę z tego, że ten mój język w nauce kupiono. Że nie musiałam pozbywać się swoich ciągot literackich wówczas, kiedy pisałam o tak zwanych sprawach poważnych. Może trafiłam na dobrą koniunkturę, właśnie na tę modę na poststrukturalne pisanie, czy też na modę na postmodernizm. Natomiast też tak jakoś jest, że uprawiając gatunki poważne, zaczyna się myśleć o granicach języka, zaczyna się rozważać to, czym jest poezja, czym jest metafora, czym jest wyrażanie niewyrażalnego. I wówczas pojawia się pokusa wewnętrzna, żeby tego spróbować, żeby i tym zagrać, zobaczyć, kim się jest w wierszu, kim się jest jako podmiot wiersza, kim się jest właśnie w tej operacji wyrażania niewyrażalnego. W jakimś sensie więc pisanie poezji przez literaturoznawcę jest znów czymś naturalnym i jest przedłużeniem oddychania w literaturoznawstwie. Jest takim sądowaniem samej siebie jako posługującej się językiem. I to jest część prawdy. Druga strona tej prawdy jest chyba taka, że jednak mimo wszystko jest w tym też czynność intymna, do której się tęskni. Bo w nawet najbardziej szczery i otwarty sposób, pisząc o tekstach cudzych, czy też o teoriach dotyczących tekstów, jest się gdzieś tam skazaną na struktury retoryczne, którymi trzeba mówić. Więc jeśli chce się tę granicę pokonać, chce się dotknąć tego czegoś, nawet jeśli jest się konstruktywistką i nie wierzy się w istnienie tego czegoś, to jednak ma się taką potrzebę i pokusę. I szuka się tych różnych odczuć, wrażeń, które są zapamiętane, albo które po prostu toczą się wewnątrz. I tak chyba było ze mną. Właściwie moje teksty są dokumentami pewnych procesów, które się we mnie toczyły. Mam wrażenie, że bardzo intensywnych. I mam nadzieję, że te procesy jeszcze wielokrotnie będą moim udziałem i że w tym czymś, co jako dobra uczennica polonistyki nazwę natchnieniem, wbrew postulatom konstruktywizmu właśnie, że w tym czymś jeszcze się spełnię, to znaczy napiszę teraz już nie kolejną książkę naukową, ale książkę literacką. Jako nauczycielka akademicka uważasz, że feminizm to jest coś, czego można nauczyć? Feminizm, krytyka feministyczna to na pewno jest coś, co może należeć do części oferty edukacyjnej nowoczesnego uniwersytetu. I ja współtworzę taką ofertę. Od wielu lat, jeszcze wówczas, kiedy uczyłam historii literatury XIX wieku, próbowałam tę perspektywę wprowadzać. Obecnie prowadzę takie seminaria, wykłady monograficzne. I to jest część wiedzy, z którą można studentów zapoznać. Oczywiście można także zrobić coś więcej i ja staram się robić i to więcej, czyli wywoływać pewną atmosferę ku feminizmowi. Można dawać przykład. Można zachęcać do pewnych działań, spotkań, dyskusji i ja to wszystko staram się robić. I to jest część, to się może skończyć sukcesem lub nie, bo oczywiście do idei feministycznych, do przebudowania swojej świadomości nie można nikogo przymusić, można pokazać pewną drogę. Więc wydzielałabym to uczenie o feminizmie jako dostarczanie pewnej porcji wiedzy i tworzenie pewnej wspólnoty komunikacyjnej, w ramach której można realizować założenia feministyczne. Na obie te rzeczy jest na uniwersytecie miejsce. W moim przypadku jest jeszcze i tak, że ta moja wieloletnia, taka uporczywa działalność wokół przedmiotów feministycznych skutkuje i tym, że obecnie pracując nad zmienionymi siatkami polonistycznymi w Szczecinie wprowadzono przedmioty, które wiążą się z feminizmem, jako taką szerszą ofertę już na przyszłość, która będzie prawdopodobnie realizowana.
także dyskusje, które odbywają się na takim już szerszym polu. W przyszłym roku odbędzie się zjazd polonistów we wrześniu 2004 roku. Ja w tym zjeździe także biorę udział i będę mówić o konstrukcji podmiotu płciowego. Więc właściwie ta tematyka weszła na te salony, czy też do gabinetów, gdzie odbywa się dyskusja na temat tego, czym powinna być współczesna uczelnia i jaki powinna mieć program, szczególnie polonistyka, czy też humanistyka szerzej. To uważam za swój sukces.